Witajcie drodzy widzowie, Arek 265, kłaniam się nisko i zapraszam Was na Derby Poznania, który już jutro o godzinie 17.30, ale jutro o tej samej, jutro o tym samym też jest mecz Ligi Santander, kolejki numer teraz chyba leci Warty Poznań i zapraszam Was na Derby Poznania, właśnie Warta Poznań kontra Lech Poznań. Kolejka 10, jutro 17.30, a dzisiaj zapraszam właśnie na lasy, powiem dzisiaj, a jutro będzie La Liga Santander Derby Madrytu. O 21 kolejka. Szósta. Połączymy hymn. I teraz widzimy teraz na ekranie 11 gospodarzy. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. A jak zwykle znowu się przez skrzydłami do fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny... Czekajcie, bo mnie denerwuje te wpadki FPS-ów. Ciekawe, co jest włączone w tle. Moment. Co jest włączone w tle, że mam wpadki FPS-ów? No tak, to jest włączone niepotrzebnie. Także wznawiamy. No i teraz powinno... Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. Ustawienie wygląda na 1-4-4-2. Czemu FPS lecą na łeb na szyję? Tak, i ten napastnik stanowi klucz tej formacji, bo ma za zadanie dyrygować całym atakiem. To przez niego przechodzić będzie większość piłek i to on będzie decydować, czy atak rozwinie się skrzydłem czy środkiem. Defensywny pomocnik rywali na pewno skupi na nim swoją uwagę. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. No sztych. Ale w aut. Cudowna piłka. Spójrzmy. Wisek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. No i nie udało mu się zatrzymać rywala, ale... Halo? Blokowany. Panie sędzio, to powinien być rzut karny, ale dobra. W okolice 11 teraz rzuca. Co teraz? Ładna ty je... Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Piłka przejęta. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I wreszcie Lis, kapitulujesz. W tym nerwowym starciu. Pierwsi trafiają goście. O, słychać to głośne pisy ze strony kibiców gospodarzy. Teraz drużyna miejscowa nie ma wyboru. Musi przycisnąć. Doskonale. Jest. Defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Strzelec znalazł się tuż przed bramką. I takie mecze to ja lubię. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Co teraz zrobi? Zatęguje? Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja.
A nie na... Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Nie papa. Kilka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Spójrzmy, sam na sam bramkarzem. Bednarek, yo. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Pawlowany piłka szleka, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Kurde mać. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. No nienawidzę takie to, żeby było podanie. Te. Ładne minięcie, może być groźnie. Zablokowany ten strzał. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. No nie mogę, co za łajna. Statystyka posiadania, jak no ci... po przerwimy, bo jest groźna akcja. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale... No to ci nienawidzę, jak oni nie czekają... Nie wiadomo na co jeszcze. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Dobrze się tu teraz zastawia. Traci piłkę po tym wejściu. Kolejosz traci teraz piłkę. Fuck. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ach, mieli piłkę. I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. A teraz będzie dobra. Halo! Akcja. Wycięty jestem, kurde sędzio. Co ty odwalasz? Hamstwo. Zaczniemy od narożnika. A rzut wolny to gdzie? Byłem wycięty równo z murawą. Taktyka wysokiego pressingu dobrze się sprawdza. Wybijają na oślep. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Ma teraz szansę. Gol, drodzy Państwo, gol! Lecz strzela bramkę! Poznaniacy pokazali pomysłowość i siłę w tej akcji. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Czy zdoła to wykorzystać? Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę! Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a minutowy broni. Zmarnowana teraz okazja z Zbrożnego. Halo! Asyście rywala, no i zawiodła go technika. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co kurde mać, nienawidzę. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb? No to ci... Podawałem do przodu, nie do... Wciąż prowadzi piłkę. Wspaniale
teraz broni bramkarz naprawdę pokazał klasę. Kibice się ożywili, przegrywają dwiema bramkami, jeśli wykorzystają ten korner. Wciąż mogą coś tu ugrać. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! Próbuje pod cinką! Mamy bramkę! I to jaką! Oj, powiem ci Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. A bramkarz był tuż przed nim, ale zamiast próbować zmieścić piłkę obok niego, postanowił przerzucić go górą i wyszło fantastycznie. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Taki wynik wezmę z pocałowaniem ręki, tylko zobaczymy, czy faktycznie będzie taki wynik. Ja obstawię 3-1. Ostatnio mi się udało trafić 4-1 dla Lecha, to obstawię 3-1 w tym meczu. Piłka do Grzesika. Gwizdek i jest decyzja. Mamy spalonego. A zatem jest decyzja, będziemy mieć zmianę na boisku. Kłoda jest łapka. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę, w takim miejscu mogą zaatakować. I strada kolejorza. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Naprawdę udana interwencja. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Co tu się dziś dzieje? Dobra, 4-0. Tak, ja dobra, odstawiam wynik. Jak się padnie w wirtualnym boisku. Skuteczna gra z kontrataku, a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest miał. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Powiększają przewagę. 5-0. No, a teraz dostał piłkę w zasadzie za darmo. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Dobre przerwanie akcji rywala. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak.
zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. A więc Pogrom 6-0. Przesuwa się z piłką. Dziękuję za wszystko na dzisiaj. To tyle. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, łapek w górę, komentarze. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć, pa. Trzeba przyznać, zasłużenie świętuje. Drużyna przeciwna na deskę. Trzymajcie się, cześć, pa. Do jutra.